Rozmowa Dudy z Erdoganem, konieczna jest deeskalacja napięcia. Jakub Kumoch, prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Turcji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Turcji Recepem Tei Erdoganem o sytuacji wokół Ukrainy. Rozmowa odbyła się telefonicznie, w związku z tym, że turecka para prezydencka jest zakażona omikronem. Obaj prezydenci podkreślili konieczność deeskalacji napięcia, napisał Kumoch. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Turcji Recepem TIPem Erdoganem o sytuacji wokół Ukrainy. Obaj podkreślili konieczność deeskalacji napięcia i wymienili się poglądami na temat sytuacji w regionie, napisał Jakub Kumoch na Twitterze. Jak dodał, prezydent Duda przekazał też rozmówcy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Erdogan zakażony Omikronem Erdogan ogłosił w sobotę na Twitterze, że on i jego małżonka są zakażeni wariantem Omikron koronawirusa. Dziękuję prezydentowi Dudzie za życzenia i pozdrawiam wszystkich Polaków, napisał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan na Twitterze. Rosja gromadzi siły wojskowe przy granicy z Ukrainą. Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO. Nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji i nierozszerzenia NATO, między innymi o Ukrainę. Kraje sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań, Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijewii wspierającego stolicę. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.